Siema, na wstępie tylko powiem, że jeśli materiał Ci się spodobał, możesz zostawić suba i łapę w górę. Okej, tak więc mamy kolejny update. Wcześniej zapowiadali, że pracują nad kolejnym big update'em, więc to jest ten big update zapowiadany. I co my tutaj mamy? On wszedł dzisiaj, dokładnie o 19:27. I tak. Co mamy najpierw? Mamy naprawione sklepy graczy. Make shops close properly when their time runs out, czyli mamy w ogóle w grze coś takiego jak sklepy, tak? Możemy ten sklep postawić na określony czas. Po tym czasie i za określoną liczbę golda. Po tym czasie sklep się zamyka i prawdopodobnie coś z tym nie działało, więc to naprawili. Okej, okay, kolejne mamy co, jakaś naprawa czasowych itemów. Pewnie chodzi, stawiałbym o te podki do item shopu, że to naprawili. Dodali dźwięki kroków, których wcześniej nie było. Naprawili podnoszenie przedmiotów. Wcześniej można było chyba z większych albo z mniejszych odległości podnosić, nie jestem teraz pewny. Zmienili sposób logowania się defaultowo do Steama, czyli powinno z automatu nas do Steama logować. Albo tylko jest coś takiego, że można się z Steamem logować. Nie wiem. Nie sprawdzałem jeszcze tego. Dali opcję do rejestracji bez maila. Jak wiadomo, były problemy z tym, że jednym dochodziły maile, drugim nie. Więc zrobili opcję, żeby nie trzeba było mieć maila. Okej, okay, i tutaj mamy teleportację do graczy, jeśli są w grupie, ale są na innych kanałach. Wcześniej było coś takiego, że mogliśmy dodać kogoś do grupy. On był na channelu 1, byliśmy na channelu 2, drugim i nie widzieliśmy go. Teraz, według tego co tu jest napisane, z automatu powinno nas teleportować do niego albo jego do nas. Nie wiem jak to dokładnie działa, ale z automatu powinno to się dziać. Kolejna zmiana to jest... Dodali nazwy itemów oraz na ile item jest ulepszony w językach angielski, turecki, polski i niemiecki. Dodali cooldown reduction. Aha, że redukcja cooldownu teraz działa normalnie. Naprawili buffy wizarda, czyli można teraz buffować innych graczy. Naprawili range na łuk. To jest bardzo ważne, bo ten range łuku był nieskończony praktycznie. Dodali nowe wiadomości błędów, czy ci się na pewno przyda. Fixed different request spam problem, czyli nie wiem, może naprawili jakąś opcję. W sensie dodali opcję, że można to... W sensie... Nie wiem. Naprawdę nie spotkałem się wcześniej z tym błędem, więc ciężko mi jest powiedzieć o co chodzi. Tutaj jakiś bug z F12, nie wiem, nie używałem tego. I mamy coś takiego, added upgrade items for weapons, armor, jewelry and misc level 0.20, czyli rozumiem, że są to ulepszacze do broni, w sensie wcześniej ulepszaliśmy broni itemy tylko za golda. Jeśli to dobrze rozumiem, to są to ulepszacze, w sensie i ulepszamy tak jak w metinie. Tak mi się wydaje. Tutaj mamy 2040, 4060. Added new refined tables for weapons. Szczerze to nie wiem. Tak. Dodali dropy, upgrade'u itemów. Tak, czyli tutaj mamy dodanie ulepszaczy, a tutaj dodali drop ulepszaczy. O, jeśli chodzi, bo... No chyba każdy wie, że był bug nakupywania, ludzie nafarmili sobie milion golda. Tak więc tutaj mamy reset tych itemów plus 10. Ludzie, którzy sobie nafarmili golda, ulepszyli itemy na plus 10, teraz mają te itemy wszystko plus 5. Czyli jak ktoś wcześniej miał coś plus 10, to zmieniło mu to na broń plus 5. Nie jestem pewny, ale słyszałem głosy, że... I ten shopy są ulepszacze, także przenosimy się do gierki i sobie to sprawdzimy, bo jeśli tak, no to już chyba troszkę pay to win. Dobra, gierka zaktualizowana, wszystko pobrane, także wbijamy do gierki i zaraz się okaże, czy
jest jeszcze w ogóle sens grać w tę grę. Uwaga. Odpalamy item shop. Czarny koń na 7 dni w item shopie, naprawdę? No to tym akurat nie wiedziałem. Ale dobra, nie ma na szczęście z tego co widzę żadnych ulepszaczy tutaj. Więc fake info dostałem prawdopodobnie. Tam coś pisali w Discordzie. Ale jednak nie ma tego na szczęście. No, tak więc... No tyle. Zapraszam na jutrzejszego streama, to znaczy 27 grudnia w piątek o godzinie 18. Dam linka na dole, gdzie będziecie mogli sobie ustawić powiadomienie, żeby nie przegapić. I jutro sobie posprawdzamy te zmiany w praktyce. Tak będzie z oglądania i elo.